Dzień dobry, środa 18 kwietnia, Gabriela Stefanowicz. Zapraszam na wydarzenia telewizji Streameo, czyli najciekawsze informacje z regionu. Zaczynamy. W Jeleniej Górze powstaną dwa przystanki kolejowe. Rafał Piotr Szymański pozostaje na funkcji przewodniczącego Komisji Kultury. 18 milionów złotych. Tyle kosztować mają dwa nowe przystanki kolejowe w Jeleniej Górze. Więcej szczegółów w materiale Roberta Czepielewskiego. 18 milionów złotych, tyle ma kosztować budowa dwóch nowych przystanków kolejowych i zmodernizowanie dwóch istniejących na trasie do Szklarskiej Poręby. Inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji w jeleniogórskiej aglomeracji. Marzenie mieszkańców, temat, który praktycznie od wielu, wielu lat już chodził, te połączenia wewnątrz miasta, no to był temat wielu dyskusji, gorących dyskusji. W sumie wszyscy mieszkańcy Jeleniej Góry uznali, że linia kolejowa powinna służyć również mieszkańcom. Miasta się zmienia. Przede wszystkim inwestycja ważna dla mieszkańców miasta Jeleniej Góry. Natomiast jest to jeden i kolejny element modernizacji linii 273 na odcinku Wrocław-Jelenia Góra. W tym roku na cały ten odcinek przeznaczamy kwotę około 65 milionów złotych, a to jest jeden z elementów modernizacji tej linii kolejowej. Przyjrzyjmy się, gdzie powstaną nowe przystanki, a które zostaną poddane modernizacji. Jeden to jest Zabobrze w okolicy dużego centrum handlowego i dużego skupiska bloków mieszkalnych na Zabobrzu. Drugi to jest Jelenia Góra Przemysłowa. Z kolei tam jest miejsce, gdzie powstaje duża ilość miejsc pracy. W związku z tym będzie łatwiejszy dojazd dla potencjalnych pracowników. Dwie inne lokalizacje to istniejące obecnie Jelenia Góra Cieplice, czyli miejsce, które służy i mieszkańcom tej dzielnicy, jak również kuracjuszom, którzy już przyjeżdżają do Cieplic jako do uzdrowiska. I jeszcze jedno, bliżej Szklarskiej Poręby, to jest Jelenia Góra Sobieszów. To będzie również modernizowane. Harmonogram wstępny mamy. Jakby tutaj limitować czas realizacji będzie okres zamknięć toru, żeby można było te wyprzedzające roboty torowe wykonać. Wstępnie jest to na wrzesień planowane zamknięcie na 16 dni linii 311, 14 dni linii 274 i w tym czasie musimy dokonać wymiany nawierzchni torowej, wzmocnienia podtorza i ścianki peronowe. Natomiast reszta robót będzie już przy ruchu pociągu. W okresie zamknięcia linii kolejowej Jelenia Góra-Jakuszyce i Wrocław-Świebocki-Zgorzelec zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza. Jak powiedział Andrzej Kudła, tak nowe, jak i zmodernizowane przystanki będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji jeleniogórskiej z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. I choć facebookowa wypowiedź radnego Rafała Piotra Szymańskiego wzburzyła całą Polskę, to miejscy radni postanowili na specjalnie zwołanej sesji pozostawić go na funkcji przewodniczącego Komisji Kultury. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. To były najczęstsze uwagi skierowane przez Leszka Wrotniewskiego tak do radnych, jak i do mieszkańców podczas bardzo burzliwej sesji Rady Miasta, której głównym punktem była próba odwołania Rafała Piotra Szymańskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Kultury. Był to efekt słownej przepychanki, jaka miała miejsce na jednym z portali społecznościowych. Kiedy to na wpis internautki, że kobieta może robić ze swoją macicą co chce, radny Szymański odpowiedział jej, że może wyciąć swoją macicę i wrzucić ją do kibla. Po tych słowach rozpętała się burza, czego efektem był złożony wniosek części radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Jestem przekonany, że osobie publicznej nie przystoi pisać czy wypowiadać takich słów, jakie padły ze strony pana Rafała, ale tak jak mówię, spotykamy się dzisiaj, żeby to Rada oceniła, jak będzie i to Rada podejmie decyzję, jak ocenia wypowiedź pana radnego Szymańskiego jako przewodniczącego Komisji Kultury. My nie odnosimy się tutaj do kwestii światopoglądowych, ustawowych, religijnych, natomiast nie możemy sobie pozwolić, żeby nie szanować człowieka właśnie w wypowiedziach. Konwentykiel rozpoczął Rafał Piotr Szymański, który jeszcze raz przeprosił kobietę za swoje słowa. Korzystając z obecności mediów, chciałem ponownie przeprosić panią Angelinę Kupidurę
i wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte moim zbyt ostrym wpisem w facebookowej dyskusji na temat aborcji. Odpowiadam, stoję na stanowisku, że życie dziecka w łonie matki jest najwyższą wartością i należy je bezwzględnie chronić. Nie tłumaczę to mojej emocjonalnej wypowiedzi. Ostatecznie po emocjonujących wypowiedziach tak radnych, jak i mieszkańców nastąpiło głosowanie, w wyniku którego radny Szymański pozostał na piastowanej funkcji przewodniczącego Komisji Kultury. Nie ma żadnej podstawy prawnej, ani w ustawie, mało tego, są decyzje nadzorów prawnych wojewodów, sądów, Naczelnego Sądu Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które jasno orzekają, że ponieważ mandat radnego jest tak zwanym mandatem wolnym, czyli radnego nie wolno osądzać za jego wypowiedzi, ba nawet za jego działania w taki sposób, żeby odwołać go z funkcji. W mieście jest tak wiele problemów do rozwiązania i weźmy się za te problemy, a nie za to, co robimy dzisiaj. To jest nieporozumienie. Pan Rafał Szymański przeprosił i mi się to podobało, po raz któryś z kolei przeprosił, w związku z czym uważam, że jest to absolutnie niepotrzebna ta sesja w dniu dzisiejszym. Adwersarze Rafała Szymańskiego nie ukrywali, że byli przygotowani na takie zakończenie sprawy. Nie jesteśmy zdziwieni, ale będziemy walczyć o to, aby na kandydaci na radnych byli ludźmi honoru, kultury, którzy potrafią trzymać emocje na wodzy i będą potrafili się wypowiadać w sposób kulturalny, a nie emocjonalny, obrażający swoich wyborców i suwerena. Sam bohater dzisiejszej nadzwyczajnej sesji nie chciał na gorąco skomentować decyzji radnych. Państwo robicie swoje, my robimy swoje, naród rozstrzygnie, która opcja jest lepsza. Dziękuję bardzo. Podgórzynie do końca roku powstanie nie tylko długo wyczekiwana szkoła z oddziałem przedszkolnym, ale także rondo, które kosztować ma 1 000 000 zł. Największa inwestycja ostatnich lat w gminie Podgórzyn powstaje jak na drożdżach. W zespole szkolno-przedszkolnym zakończono stan surowy. W środku na ukończeniu są tynki i betonowe posadzki. Trwa montaż ślusarki okiennej, drzwiowej. Na budynku przedszkola, który jest najbardziej zaawansowany, wykonujemy już płytki ceramiczne. Wykonane tam są już posadzki, przymierzamy się do sufitów podwieszanych. Wokół szkoły powstaną parkingi, ścieżki rowerowe oraz boisko wielofunkcyjne, plac dla straży pożarnej i sieć chodników. Warto dodać, że inwestycja powstaje w systemie pasywnym. Pasywnym to znaczy coś więcej niż energooszczędnym. Zastosowane technologie, materiały pozwolą, mimo że budowa jest odrobinę droższa niż tradycyjnego budynku budowany metodą tradycyjną, pozwoli użytkownikowi zaoszczędzić środki podczas użytkowania obiektu na eksploatację, zużycie energii. I właśnie dzięki zastosowanym innowacjom do Podgórzyna przyjechała wizytująca Dolny Śląsk delegacja rządu łotewskiego. Mieli oni okazję nie tylko zapoznać się z systemem budownictwa, ale także mogli zwiedzić obiekt. Opowiadaliśmy na spotkaniu, zanim przyjechaliśmy tutaj do gminy Podgórzyń, o tym, co jest dla nas ważne w aglomeracji jeleniogórskiej. Mówiliśmy o tym, że ochrona środowiska i rozwiązania, które skutkują obniżeniem niskiej emisji, są bardzo istotne na tym terenie. Stąd chcemy pokazać budynek wyjątkowy, myślę, tutaj w skali regionu, o charakterze demonstracyjnym z podwyższonymi parametrami ekologicznymi. Do końca roku zakończy się także budowa ronda, które kosztować ma 1 000 000 zł. Połowa środków pochodzi z budżetu gminy, druga część to dofinansowanie z województwa. Budowa ronda ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Chcielibyśmy, żeby się zakończyła wraz z budową szkoły, no ale może być tak, że się troszeczkę przeciągnie. Dojście do szkoły będzie ciągiem pieszo-rowerowym od Podgórzyna tutaj, od miejsca, gdzie jest restauracja nad stawami, z przejściem tutaj przy rondzie i od razu przejściem na teren szkoły. W tym miejscu też będziemy chcieli ustawić osobę z tak zwanym lizakiem, gdyż to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, które zapewni dzieciom bezpieczne przejście przez drogę, jeżeli będzie taka konieczność. Do tego jeszcze planujemy tutaj 2 przystanki autobusowe przy szkole, które umożliwią bezpieczny dojazd autobusami dzieciom do szkoły. Dzieci naukę w nowej szkole rozpocząć mają już w listopadzie. W Kowarach rozpoczął się długo wyczekiwany remont mostu tuż przy Urzędzie Miasta. Więcej w materiale Roberta Czypylewskiego. Trwają intensywne prace remontowe mostu przy ulicy Wareńskiego w Kowarach. Inwestycja obejmuje gruntowną przebudowę łącznie z wymianą elementów konstrukcyjnych. Inwestycja przebudowa mostu była jednym z 4 zadań ujętych w projekcie rewitalizacji, który złożyliśmy w zeszłym roku do
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Został pozytywnie oceniony, znalazł się na 6. pozycji na liście. Niestety ze względu na małą pulę środków, jaka była do rozdania, nie dostał dofinansowania. Niemniej równolegle żeśmy pieniążki na ten remont zabudżetowali w budżecie na ten rok. Dzięki temu, że wcześniej ogłosiliśmy przetarg, to z pieniędzy, które były zaplanowane, skosztorysowane na tą inwestycję w kwocie ponad 1 300 000, udało nam się uzyskać cenę przetargową już w granicach 950 tysięcy. Okazuje się, że są nadal szanse na pozyskanie dofinansowania. Czekamy na dalsze ewentualne decyzje, przesunięcia, inne możliwości i mamy nadzieję, że projekt ten, czyli inwestycja również mostu, dostanie dofinansowanie w 85% ze środków unijnych. Most łączący Starówkę z ulicą Warńskiego jest newralgicznym punktem Kowar. Jednak, żeby mieszkańcy miasta nad Jedlicą mogli z niego skorzystać, muszą uzbroić się w cierpliwość. Mamy nadzieję, że w miarę szybko wykonawca się upora z tą pracą. Wprawdzie prace są zaplanowane do końca lipca, ale już widzimy, jak się ostro zabrał za realizację tego zadania i mamy nadzieję, że skróci ten termin. Postępom prac przyglądał się pan Lucjan, który zdaje się potwierdzać optymizm Bożeny Wiśniewskiej. No, z tego co widzę, to praca idzie w porządku. Nie ma przestoi, wszyscy pracują zgodnie, także podoba mi się to. Przez czas trwania robót petenci Urzędu Miasta mogą skorzystać z parkingów przy cmentarzu komunalnym lub na parkingach dyskontów przy ulicy Władysława Jagiellończyka. Wielokrotny mistrz Polski Wojciech Chmielewski odwiedził swoją podstawówkę. Spotkał się tam z uczniami i opowiadał o tajnikach saneczkarstwa. Pielęgnacja związków wybitnych sportowców ze szkołami, których są absolwentami, nie jest częstym zjawiskiem. Szczególnie, gdy nie jest to inicjatywa poparta zobowiązaniami sponsorskimi czy też finansowymi, a wynika z czystego sentymentu. Do tego szlachetnego grona sportsmenów dołączył saneczkarz i olimpijczyk Wojciech Chmielewski, który odwiedził szkołę podstawową w Podgórzynie, by podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i zainteresować dzieci sportem, w szczególności saneczkarstwem. Mogę powiedzieć, że mam do tej szkoły większy sentyment niż do innych szkół, w których byłem. Tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki edukacyjne, może nie sportowe, ale edukacyjne, aczkolwiek tutaj też się rozwijałem jako młody sportowiec, bo w końcu pochodzę z tych stron. Jeśli chodzi o samą szkołę, bardzo się cieszę, że tu jestem, że mogę przekazać dzieciom to, czym się zajmuję, to, co robię praktycznie na co dzień i chciałbym się z nimi tutaj tym podzielić, chociaż w małym stopniu. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy takiego absolwenta, jakim jest Wojtek. Faktycznie, kiedy brał udział w tych ogólnoświatowych wydarzeniach, nasi uczniowie mieli możliwość śledzenia jego występów na żywo w telewizji. Było to wydarzenie w naszej szkole bardzo ważne. Na tej tutaj nawet hali stawiałem swoje pierwsze kroki wygłupły. Teraz wydaje się ona zdecydowanie mniejsza niż byłem tu dawno temu. Aczkolwiek, no nie wiem, wtedy nie myślałem nawet o tym. Tutaj często chodziliśmy, jest obok stadion, gdzieś tam na stadion pograć w piłkę. Tutaj jest troszeczkę za mało miejsca. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no ta szkoła przywraca wspomnienia. W żadnej szkole nie uchodziłem za pilnego ucznia. Mam nadzieję, że tutaj nie ma już tych nauczycieli, co mnie uczyli, bo jeszcze by się mogli wypowiedzieć na ten temat. Aczkolwiek pilnym uczniem nigdy nie byłem, aczkolwiek starałem się tak, jak tylko mogłem. Trochę inaczej ocenia Wojtka była nauczycielka języka niemieckiego. Był uzdolniony językowo. Bardzo się cieszymy z tego, że osiąga takie sukcesy. Na bieżąco oglądam jego sukcesy również w telewizji, w internecie, więc jesteśmy tym bardziej zadowoleni, że zawitał do naszej szkoły. Niemniej zadowolone były dzieci, które spotkały się z saneczkarzem. Widziałam kask, buty i ten kombinezon. Widziałem buty, kask, strój. Buty już miałem na nogach, bardzo wygodne. Kask bardzo twardy. Oczywiście główną atrakcją były sanki. Są bardzo takie wygodne i jest takie wrażenie, że jakbyś jechał. Są wygodne, ale szyja
Ja boli strasznie. Pomimo 250 dni w roku, jakie spędza Wojtek Chmielewski poza domem, znajdzie jeszcze czas na kolejną wizytę w podgórzyńskiej podstawówce. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na piątkowe wydarzenia.